147 zawodników wystartowało w akcji Biegaj z jedynką do wolności. To już piąta edycja biegu sztafetowego. Zawody tradycyjnie przeprowadzono na trasie biegowej w Parku Sobieskiego. Organizatorką imprezy biegowej po raz kolejny była wicedyrektor zespołu szkół nr 1 w Wałbrzychu Beata Urbaniak. Zawody tradycyjnie odbywają się na zasadzie sztafety. To już piąta edycja biegu. Zgłosiło się 21 sztafet, to jest bardzo dobry wynik. W każdej sztafecie startuje po 7 zawodników. Jak w każdym roku staramy się oprócz tej generalnej idei naczelnej, jak gdyby, czyli pokazywanie młodzieży, że warto uprawiać sport, warto być aktywnym fizycznie. Też w tym roku na sportowo obchody rocznicowe zorganizowaliśmy i dwie rocznice. 30-lecie wyborów parlamentarnych, nie w pełni wolnych wprawdzie, ale to już był pierwszy krok ku wolności. I kolejna rocznica to 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W zawodach wystartowało 7 drużyn. Bieg zorganizowano w 4 kategoriach. Najkrótszą trasę mają szkoły podstawowe, bo niespełna kilometr. Natomiast szkoły, reprezentacja, kategoria druga można powiedzieć, szkoły podstawowe klasy 7-8 oraz gimnazja klasy trzecie, to jest kolejna kategoria. Sztafety ponadgimnazjalne oraz sztafety pozaszkolne mają trasę nieco dłuższą, nieco ponad kilometr. W sztafecie VIP pobiegli m.in. menadżer Toyoty Grzegorz Górski, prezes Osiru Świebodzice Mariusz Gawlik, wałbrzyska biegaczka maratonów ulicznych i górskich Agnieszka Kluzek, przedstawiciel drużyny Biegniemy Ratować Śląskie Zabytki Krzysztof Wieczorek, a grupę mediową telewizji Wałbrzych reprezentował Michał Gnacy. Pobiegli także nauczyciele zespołu szkół nr 1.